Poszukajmy dzisiaj czegoś pozytywnego. Popatrzmy się na naszych partnerów, obecnych i potencjalnych, przez pryzmat pożądanych cech emocjonalnych. Jakie cechy świadczą o dojrzałości emocjonalnej? Jakie cechy warto w sobie rozwijać, by być lepszym partnerem? Przygotowałem 8 ważnych sygnałów, jak rozpoznać dojrzałego emocjonalnie partnera. Lecimy! Ważnym elementem dojrzałości emocjonalnej nie tylko w związkach jest domykanie tematów i wywiązywanie się z obietnic, nie tylko dawanych innym, ale tych, które sami sobie daliśmy. Stąd też polecam wykonać ważną emocjonalną pracę nad problemem z odwlekaniem wraz z moim kursem i książką Pożegnaj prokrastynację. Link do pakietu w atrakcyjnej, ale czasowo ograniczonej cenie znajduje się w opisie. Pierwsza rzecz. Partner wie, kiedy coś cię rani i wie, jak temu zapobiec. Sytuacje, które są przykre dla partnerów, nie zawsze są oczywiste. Z takich oczywistych można wymienić krzyk, kłótnie, oskarżanie, generalnie sytuacje otwarcie konfliktowe. Jednak związek to coś głębszego i zrozumienie, że partnera po prostu bolą głupie dowcipy, jakiś konkretny schemat twojego zachowania, to są rzeczy bardzo indywidualne i subtelne. To mogą być takie drobnostki jak irytujące popisy przy znajomych, upokarzające niby niewinne komentarze. Detale, o których partnerzy powinni rozmawiać otwarcie, po prostu: słuchaj, nie rób proszę tak, nie mów mi tak, bo jest mi przykro, bo czuję się głupio. No i tym podobne. Jeśli nie rozmawialiście o małych detalach, które sprawiają wam regularnie ból, jak to się mówi z amerykańska, te rzeczy triggerują, to one prędzej czy później wybuchną w formie kłótni, awantury i zaowocują ostrym konfliktem i zadrą na związku. Druga rzecz. Partner jest w stanie zrozumieć twoje doświadczenie, pomimo że go nie podziela. To trochę wiąże się z pierwszym. Wyobraź sobie, że twój partner miał znacznie trudniejsze dzieciństwo, na przykład rodziców alkoholików. Stroni od alkoholu. Gorzej, czuje się bardzo źle, kiedy ty wracasz do domu po paru piwkach. Wzbudza to w nim irracjonalny lęk i złość. Związane oczywiście jest to z traumą z dzieciństwa. No i co zrobicie? Przecież ty nie podzielasz jego doświadczenia. Dla ciebie parę piwek w knajpce to nic szczególnego, nic złego się nie dzieje. Ale jeśli pójdziesz w zaparte i będziesz udawać, że doświadczenie twojego partnera nie istnieje, to będziesz mu zadawać ból. W drugą stronę taki partner z traumą, jeśli będzie narzucał siłą i szantażem emocjonalnym swoje wychowawcze lęki na niezaburzonego partnera, też będzie wykazywał się brakiem emocjonalnej dojrzałości. Trzeba po pierwsze nawzajem się zrozumieć, że wychodzicie z różnych perspektyw, akurat w tym temacie, dać sobie wtedy przestrzeń, ale przede wszystkim znaleźć rozwiązanie, które pomoże poradzić sobie z traumą jednego partnera, a na ten czas drugi partner może ograniczyć swoje alkoholowe przygody. Oczywiście rzuciłem jednym z cięższych przykładów, ale one właśnie robią różnicę między emocjonalnym bezpieczeństwem w związku, a jego brakiem. Byłem świadkiem sam sytuacji, gdy w knajpie przy piwie rozegrała się nieprzyjemna kłótnia partnerów tylko dlatego, że chłopak postanowił dość odważnie przytulić swoją dziewczynę. Mam na myśli przytulić, tak chwycić w okolice tyłka końcem ręki. No i co? Niby irracjonalne pretensje dziewczyny, ale w toku w sumie nieprzyjemnej wymiany, gdzie ona wypominała wielokrotność takiego zachowania, wyszło, że ona tego nie lubi i ją to zohydza, bo kiedyś była molestowana przez jakiegoś członka dalszej rodziny właśnie w taki sposób. Właśnie tak była obmacywana. No i wszystko odbyło się publicznie. Brudy wyprane, partnerzy oboje upokorzeni, można było tego uniknąć. Na szczęście udało się wtedy sytuację opanować. Ostatecznie takie rzeczy mogą zdecydować o końcu związku. Ale takie drobne, małe niuanse też tutaj wchodzą w grę. Na przykład zupełnie inne spojrzenie na obowiązki domowe, inne spojrzenie na rodzinny jadłospis, na czas wolny. Tych różnych perspektyw, w których warto wykazać zrozumienie dla innego doświadczenia partnera, jest po prostu bardzo, bardzo wiele. Trzecia rzecz. Potrafi słuchać aktywnie i, w cudzysłowie, lustrzanie. Ciężko znaleźć dobry odpowiednik w języku polskim do strategii reflective listening. Sam bym to określił jako słuchanie lustrzane, to znaczy, że nie tylko aktywnie słuchasz swojego partnera, ale parafrazujesz to, co powiedział, by upewnić się, że dobrze rozumiesz, co chciał przez to powiedzieć. Oczywiście nie trzeba ograniczać się tylko do parafrazy, czyli powtórzenia tego, co partner powiedział swoimi słowami i dopytać, czy o to mu chodziło, ale raczej o szerszą strategię, gdzie możesz opowiedzieć swoje zrozumienie problemu partnera tak, by partner spojrzał na twój punkt widzenia i zobaczył w nim oprócz zrozumienia i empatii również jakieś dobre odbicie lustrzane siebie, jakąś nową perspektywę. Stąd właśnie najbliżej mi do analogii do lustra. Partner, opowiadając o swoich problemach z tobą, będzie miał okazję poznać twoją perspektywę na te problemy i przejrzeć się w niej, być może znajdując nowy sposób, w jaki myśleć o trudnej sytuacji. To często sytuacja, która pojawia się podczas terapii.
że przeglądając się w tym, jak twoje problemy widzi terapeuta, znajdujesz nowe inspiracje i rozwiązania. Czwarta cecha. Potrafi wziąć odpowiedzialność, jeśli zranił. Umiejętność takiego uczciwego przepraszania to nie tylko powiedzenie przepraszam, to zrobienie czegoś więcej, to wzięcie odpowiedzialności za sytuację i realna zmiana postępowania, która oczywiście nie musi być wymuszona, ale może zostać poprzedzona dyskusją. Czyli nie przepraszamy w taki brzydki sposób, że przepraszam, jeśli poczułeś się źle, czy jeszcze gorzej, przepraszam, że jest ci przykro, tylko najpierw partner próbuje realnie zrozumieć, co się stało, dlaczego jest drugiej osobie przykro i dopiero wtedy, gdy realnie i uczciwie zrozumie, wtedy przeprosi. Odpowiedzialność emocjonalnie dojrzałego partnera w tej sytuacji opiera się na dwóch rzeczach: na zrozumieniu, co zrobił nie tak, i na realnej zmianie postępowania w przyszłości. Oczywiście warto wspomnieć tutaj o potencjalnym ryzyku, czyli partnerach, którzy manipulują poczuciem krzywdy i odgrywają ofiarę za każdym razem, jak chcą wymusić określony rezultat w konfrontacji z partnerem. To wówczas nie jest zdrowe, więc jeśli w związku jesteś jedyną osobą, która ciągle, niezależnie od konfliktu, przeprasza i przeprasza, to coś jest nie tak w drugą stronę. Piąta cecha. Potrafi upomnieć się o swoje emocjonalne potrzeby. To częsty problem w związkach. Jeden partner narusza w jakiś sposób drugiego. Nazywa go jakoś nieładnie, mówi coś krzywdzącego, robi coś w sposób umniejszający dla drugiego partnera. Generalnie jest cała plejada zachowań, które jeden partner może robić, które w jakiś sposób bolą drugiego partnera. Poza tym mamy jeszcze te zachowania, które nie występują, czyli na przykład jeden partner chce się więcej przytulać, albo oczekiwałby jakiegoś komplementu, albo chciałby od czasu do czasu mieć zaspokojoną jakąś swoją emocjonalną potrzebę. Więc emocjonalnie dojrzały partner będzie potrafił się o to upomnieć, ale w taki sposób, by nie obwiniać cię o to, że tego nie ma, by nie przerobić tego w wielką awanturę. Szósta rzecz. Wie, o jakie wsparcie poprosić. Różne rzeczy dzieją się w związku. Czasem jeden z partnerów ma depresję, czasem u jednego z partnerów coś podzieje się złego w jego rodzinie, czasem ktoś zostanie zwolniony z pracy albo nie potrafi dogadać się z dorastającym dzieckiem. No problemy są różne. Dojrzały emocjonalnie partner niekoniecznie będzie znał rozwiązania na wszystkie te problemy. Tu nie o rozwiązania chodzi. Taki partner będzie jednak wiedział, jakiego wsparcia potrzebuje w danym momencie i będzie potrafił to jasno zakomunikować. Czy to będzie wyraźne, chcę z tobą spędzić czas, czy chcę być teraz sam, czy potrzebuję urlopu, masażu, terapii, czy coś zjeść. No będzie wiedział. Warto jednak zwrócić uwagę na wariant kompulsywny takiego, w cudzysłowie, zaleczenia bólu, gdzie partner niby wie, co chce robić w związku z jego problemami, ale jest to ciągle to samo, na przykład ciągle zajada stresujące sytuacje, albo ciągle zamyka się w pokoju i gra w gry, robi to kompulsywnie i odruchowo. Wtedy mamy do czynienia z innym rodzajem problemu, który pozornie wydaje się, że partner wie, co chce, a tak naprawdę partner ucieka od jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, co się dzieje w jego życiu, więc na to też warto zwrócić uwagę. Siódma rzecz. Dojrzali partnerzy szukają sposobu, by wspierać swojego partnera. Emocjonalnie dojrzałe osoby rozumieją te różnice wychowawcze, potrafią empatyzować się ze swoim partnerem, przez co lepiej zrozumieć złożoność problemu. Będą szukały i przepytywały cię, w jaki sposób mogą najlepiej cię wspierać w trudnych chwilach i umilać dobre chwile. Taka wiedza jest esencjonalna do dobrego związku. Wspierający partner to najważniejsza osoba w życiu. Ósma rzecz. Wiedzą, że kłótni nie da się wygrać. W związku prawda jest taka, że nie istnieje coś takiego jak wygrywanie kłótni. Tak więc bardzo prosty wniosek jest taki, że udowadnianie na siłę, że partner się mylił, a ty masz rację, dopinanie na swoim, ciśnięcie partnera w konflikcie do momentu, gdy odpuści i przyzna ci rację, to są rzeczy, które śmiesznie wyglądają tylko na memach. W rzeczywistości toczenie kłótni z partnerem do momentu, gdy ten się wycofa i przyzna ci rację dla świętego spokoju, może znacznie pogorszyć wasze relacje. Sytuacja, w której partner przyzna ci rację, powinna być zdrowa, na spokojnie, w wyniku zwykłej dyskusji, a w przypadku kłótni ciśnięcie partnera tylko go rozzłości i upokorzy i pokaże, że chcesz za wszelką cenę go zdominować. Tak więc emocjonalnie dojrzali partnerzy rozumieją, że kłótnia to nie miejsce, by kogokolwiek przekonywać do swojej racji, tylko spięcie, które trzeba szybko rozładować, by przejść do faktycznego dialogu w dużo lepszym momencie, czyli w danym momencie dojrzali emocjonalnie ludzie potrafią się wycofać. A jakie cechy emocjonalne dojrzałych partnerów dodałbyś ty do listy? Pisz w komentarzu. A ja dziękuję za twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.